Ej! Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu! Ej! Pozostając tak w klimatach wakacyjnych, pomyślałem, że nagram takiego vloga trochę informacyjnego, ponieważ w ostatnim czasie trochę widzów przybyło, więc witam wszystkich serdecznie i pomyślałem, że aby uniknąć trochę nieporozumień i może czasem niezrozumienia, jakie materiały pojawiają się na moim kanale, to chciałem opowiedzieć kilka słów o sobie, co ja tutaj takiego robię i dlaczego te materiały się pojawiają. Prowadzę bloga o mediach, marketingu, internecie, społecznościach internetowych i staram się poszukiwać i odkrywać różne zagadnienia związane z marketingiem, z reklamą, w taki łatwy, przyswajalny sposób. Więc na moim kanale oprócz takich vlogowych obserwacji, komentarzy, pojawią się czasem nagrania z wykładów, z konferencji, jakieś panele dyskusyjne, jakieś materiały edukacyjne, gdzieś tam zahaczające o marketing, reklamę, przedsiębiorczość. Słuchajcie, muszę sobie tutaj zmienić rzeczy związane z budowaniem przedsiębiorczości i oczywiście z blogosferą, z vlogosferą i z takimi rzeczami, które sam jako bloger staram się udowadniać, że mając dostęp do klawiatury, do internetu, można wiele rzeczy osiągnąć. I to nie tylko taki stereotyp, gdzie bloger siedzi cały czas przy komputerze, przed klawiaturą, w ciemnym pokoju, ale też również w takich przestrzeniach można odkrywać różne interesujące rzeczy. Więc tego typu materiały na pewno będą się tutaj pojawiały. Oprócz tego testuję różne kanały aktywności. Blog, vlog, Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, LinkedIn. Gdzieś tam w wielu, wielu miejscach można zobaczyć moją aktywność, więc to, co się pojawia tutaj na tym kanale, na vlogu, to nie jest wszystko. Gdzieś tam taką centralą jest chyba mój blog i na tym blogu od 6 lat staram się właśnie odkrywać wszelkiego rodzaju rzeczy związane z przedsiębiorczością. No, to chyba tyle. Zahaczam też bardzo często o marketing i reklamę przez wielu znienawidzoną i gdzieś tam ten cały czas stereotyp. Marketing to ściema, reklama kłamie. Ale sytuacja zaczyna być zupełnie inna, kiedy być może niektórzy z Was już dochodzą do wniosku, że praca na etacie u kogoś to jest największym, jest najprostsza, prawda? Można się zatrudnić, przejść rozmowę kwalifikacyjną i potem pękać swoje od 9 do 17 i mieć z głowy. Natomiast kiedy zaczyna się prowadzić własną firmę, własną działalność gospodarczą, wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. I to jest wyzwanie dla prawdziwych facetów i kobiet. Gdyż kobiety coraz... pójdę, znowu wyjdę na jakiegoś szowinistę. Ale bardzo mi się podoba, jak kobiety prowadzą biznes. Tylko że w dalszym ciągu są jakimś tam wyjątkiem. Muszę zmieniać łapę. Kurczę, łażę już po tych górach ładnych, dobrych godzin. Jestem już trochę zmęczony. I sytuacja na postrzeganie marketingu i reklamy zmienia się, kiedy zaczynamy właśnie prowadzić własną firmę. Prowadzić własną działalność gospodarczą. Wtedy każdy z nas musi ten swój jakiś produkt, ideę, czy swoje umiejętności, czy samego siebie jakoś sprzedać. No i czy wtedy ta reklama kłamie, czy ten marketing to ściema, czy wszyscy ludzie zajmujący się marketingiem i reklamą to są kanciarze? No nie bardzo, prawda? Wielu z nas, ja bym chciał tak prowadzić biznes, ja robię tak, żeby prowadzić swój biznes, żeby móc bez kitu spojrzeć wieczorem w lustro, powiedzieć, wcale nie okłamywałem ludzi ze swoim produktem, nie wciskałem im żadnego kitu. No i gdzieś tam takie rzeczy staram się odkrywać na swoim vlogu i blogu. No i do niego zapraszam. Tymczasem, siemanko.